Okej, witam wszystkich. Dzisiaj będzie taki dosyć bardzo fajny filmik. Mianowicie kupiłem PS4 Slima z uszkodzonym padem i właśnie spróbuję dzisiaj go rozebrać i zobaczyć, co tam jest uszkodzone. Jeżeli da się go naprawić, to będzie fajnie. Jeżeli nie, no to wtedy będę musiał się zaopatrzyć w jakiegoś używanego pada do PS4, żeby móc sobie grać w jakieś tam gierki. Bo specjalnie po to kupiłem PS4 Slima, żeby przejść parę tytułów w oczekiwaniu na PS5. I powiem wam tak. Generalnie ten pad po podłączeniu zero reakcji z konsoli. Pod ładowarkę, jak też kablem podłączałem, tutaj nic się nie świeci. Mam takie urządzonko do testowania, jaki prąd idzie tam, jak coś podłączymy do urządzenia, coś takiego. No i to też pokazywało tam 0,02 mA, także pad na pewno się nie ładuje. No i jestem ciekawy, co w ogóle tutaj może być uszkodzone. Generalnie ten pad był rozkręcany, bo widać po śrubkach. Widzicie, że już było grzebane. Był rozkręcany. Coś w nim w środku tam wiem, że lata jakiś maluteńki elemencik. Nie wiem, co to może być. Mam nadzieję, że nie jakiś element. W sumie nawet może by było najlepiej, gdyby jakiś, nie wiem, kondensator się odlutował. Przy rozkręcaniu bym go wyciągnął i potem wlutował i by pad działał. To by było super. Ale okej. Okay. Pokażę wam jeszcze takiego mojego protipa, bo jak będę rozkręcał sobie tego pada. Ci, którzy jeszcze nie wiedzą, gram na gitarze już ponad tam 25 lat. Tu mam taką torebeczkę z kostkami różnej grubości i te kostki generalnie świetnie się przydają przy rozkręcaniu różnych obudów od telefonów i tak dalej. I tu mam takie fajne bajery, które można kupić w sklepie muzycznym, że tu możemy sobie kostkę włożyć i ją wyciągać w każdej chwili. Najlepsze jest to, że tutaj ma taką taśmę dwustronną, gdzie to możemy przykleić do jakiejś tam powierzchni. To już tylko według uznania danej osoby. I powiem wam tak. Takie kostki można sobie powkładać różne grubości w serwisie. Urozmaicić troszeczkę stanowisko. Doda to troszeczkę takiego oryginalnego podejścia do tematu. Nawet mam kostkę Vaya. Popatrzcie. Kurczę. Ona jest dosyć gruba. Przynajmniej z nos. 1 mm może ma. No i takie kosteczki możemy sobie na przykład przy rozkręcaniu takiego pada użyć do podważania gdzieś tam różnych krawędzi, żeby nie porysować i tak dalej. Taki protip ode mnie, szybki. Kostki na AliExpressie kupiłem 100 sztuk. O Boże, bardzo tanio, za 10 zł. Dobra, lecimy z tematem. Na razie sobie to odłożę tutaj gdzieś na bok. I tak będę potem pewnie dopasowywał odpowiednią grubość, żeby się tutaj wbić w te szpary pomiędzy tym. Oglądałem filmik, od razu wam powiem. Jakiś tam tak pobieżnie w locie, żeby zobaczyć mniej więcej, jak się tego pada rozkręca. Przy okazji porównam go do trudności w rozkręcaniu pada od PS3, bo też pada od PS3 rozkręcałem. Na szczęście pierwsza śruba poszła, ok. Pokażę wam taką ciekawostkę. O, tu mi się wysypało. Już chyba nic nie mam. Ja pierdzielę, gdzieś mi się wysypały bity. No, tylko teraz pytanie, gdzie? Ok, widzicie? Tutaj jest taka mała różnica pomiędzy tymi dwoma końcówkami. Ten jest taki ciemny, a ten jest jasny. Ten jasny to można określić to mianem, tak brzydko się teraz wyrażę, gównolit. A ten ciemniejszy zdecydowanie. Te bity są o wiele twardsze, wytrzymalsze niż te jasne. Taka ode mnie jakby ciekawostka, nie? Tu widać, że jest taki srebrny, a tu jest taki ciemny. I one są naprawdę wytrzymałe. To chyba był pierwszy, który kiedyś kupiłem. Ten drugi gdzieś na Allegro. Dobra, lecimy z następną śrubką. Wiem, że cztery śrubki na pewno muszę wykręcić. Zdjąć obudowę tą tutaj z dołu. Na razie idzie bez żadnego problemu.
wszystkie śrubki są tej samej długości, także nie ma jakiejś tam nieporozumienia jakiegoś, nie ma, że się potem wkręci dłuższą, coś uszkodzi. Dobra, to mam rozkręcone. Teraz bym chciał delikatnie. Wiem, że na pewno będę ściągał pierw ten dół. Przydają się też grube paznokcie. To jest fakt. Ops, odkręć. O, już mi zeszła ta. Teraz delikatnie tu. Nie no. Taśma. Zapomniałem, że jest taśma. Trzeba uważać, bo w tym padzie jest taśma. Generalnie jest tak, on jest tak skręcony. Wszystko się rusza. Dobra, teraz ja zrobię coś takiego, że odepnę tą taśmę od płyty. No i pierwszy element mamy ściągnięty. Coś czuję, że taśma tu jest krzywo włożona i te gniazda coś mi nie pasuje. Generalnie powiem wam tak, o, fajna opcja jest tutaj, że jeżeli nam te gniazdo się zepsuje w PS4, to jest bardzo łatwe w wymianie. To jest praktycznie tylko płytka do wymiany z taśmą. Za 10 zł widziałem na Allegro, bo już sobie przeglądałem aukcję tak z ciekawości, jakby coś było nie tak. Powiem wam, że spoko. Nie, naprawdę, bardzo fajnie. Bardzo prosty motyw, jeżeli chodzi o wymianę. Bateria. Bateria mnie interesuje też, czy jest sprawna. Zaraz ją w ogóle zmierzę miernikiem. W ogóle jakie ona ma tutaj informacje, postaram się wam to jakoś pokazać. Tylko żarówka mi przeszkadza, muszę ją troszeczkę dać do góry. Okej, okay. Model LiP 1522. Lionki, battery pack 365, 1000 mAh. Mało. Ciekawe, jakby tutaj zakombinować i wrzucić jakąś taką baterię od telefonu z 2000 mAh chociaż. No, wtedy byśmy mieli, kurczę, dosyć ciekawe. Mamy tutaj coś, jest, kurde, jakaś delikatna jakby korozja, nie? Czyżby padł po zalaniu? Też takie rzeczy mogą być. Dobra, okej. Okay. Tak więc ładowanie jest połączone z główną płytą od tego. Od całego pada. Dobra, ja sobie wyjmę tą baterię z ciekawości. Wyciągnięcie tego też jest łatwe. W ogóle tutaj jest coś jest przypalane. Coś tu, kurde, grzebał przy tym. No na pewno fabrycznie tak by nie dali takiego. O, coś mi złap, proszę cię. Nie daliby takiego chyba utegowanego albo jakieś było zwarcie? No nie wiem. Zobaczmy sobie jeszcze teraz tą płytę całą. Tego i tak wam nie pokażę tak super, jakbym pokazał wam pod mikroskopem, ale mam nadzieję, że będzie widać, o co kaman. Widać, że tu jest takie, a to do przeczyszczenia szczoteczka i izopropanol. I płyta będzie jak nowa. Sobie wrzucimy jeszcze ją pod mikroskop. W sumie tak zrobię, a zapauzuję potem, ale najpierw sprawdzę, ile ta bateria w ogóle ma. Czy ona w ogóle jest naładowana? Bo jeżeli nie będzie naładowana, to znaczy, że problem mamy albo po stronie gniazda samego, taśmy być może, bądź czegoś innego. Chciałbym, żeby to była uszkodzona w sumie ta. Sobie odłożę to gdzieś na bok. Żeby to mi nie przeszkadzało, najważniejsze to mieć porządek na biurku serwisowym, że tak to nazwę. Dobra, to sobie na razie gdzieś tu na bok położę. I w ogóle wam pokażę następnego protipa. Takie magnesiki wyczaiłem sobie. Sobie jeszcze to przerobię także tutaj włożę w te wnęki. Na śrubki właśnie, żeby się nie latały. Dobra, miernik jest. Ustawione jest 20 V. Bateria ma niby 3,6. Sprawdzamy. 3. Ta bateria w ogóle ma jakieś napięcie 3,70.
Czyli bateria ma napięcie. Problem leży gdzie indziej. Problem leży gdzie indziej. Bateria jest ok. Na pewno. Także nie jest to problem baterii. Może dobrze, może źle. Tak, teraz tu patrzę, czy to nie jest pęknięte. Pęknięte. Ok, trzeba uważać, żeby tego nie uszkodzić. Tu też jest pęknięte. O, ktoś kto tego pada rozkręcał, to widać było, że... Teraz muszę się dostać do tego gniazda, żeby jeszcze je sprawdzić. Jak ono ładuje. Tylko będę musiał najpierw wyciągnąć ten plastik stąd. OK, to jest wyciągnięte, sobie to złożymy na bok. Teraz powinienem... Czy są zgrzewane ten plastik jest zgrzewany, czy nie? Nie. Nie jest zgrzewany na szczęście. Pokażę wam, jak to będę wyciągał. Żeby płytkę odkręcić od tego. A, czyli tak. Dobra, to nawet tego nie będę wyciągał, żeby tego nie uszkodzić, bo tutaj widzę, że to się fajnie trzyma. To jeszcze sobie wyciągniemy. Potem wszystko złożymy. No i tam teraz płytkę. W sumie nawet na razie nie będę odkręcał. Wiem, że tu powinien być rezystor. Ale nie ma rezystora. Tam powinien być, z tego co widziałem na zdjęciu, widzicie, te dwa luty. Te tutaj. Pokażę wam. O, te dwa. Tutaj z tego widziałem, co na zdjęciu na Allegro, to był rezystor włożony. W ogóle są chyba dwie inne śrubki. Bo widać, że jedna czarna, druga taka. No dobra. No widzicie, jak się przydaje fajnie ten magnesik na takiej macie? Oczywiście są takie już maty fajne. Z magnesem. One kosztują troszeczkę więcej. Dobra, żeby teraz nie pomylić się, dwie śrubki to były od tego. I wyciągniemy sobie tą płytkę ładowania. W ogóle ktoś przykręcił. Tak, to było rozkręcane na bank. Widzicie, że jest taśma. Ktoś przykręcał taśmą. Wezmę sobie pęsetę, żeby to zrobić bardziej dokładnie. W końcu po coś kupiłem te pęsety. I teraz wam pokażę. Tutaj jest taśma. Wyciągniemy tą płytkę w ogóle. No wiecie, co w ogóle chyba zrobię? Przejadę się i kupię. Staram się zaraz szybko oblukać, gdzie we Wrocławiu taką płytkę mogę odebrać z odbiorem osobistym. Dzisiaj mam na 14, na drugą zmianę. I chyba zrobimy tak. Zrobimy ten filmik chyba na części. Na dwie, może trzy maksymalnie. Ponieważ jutro mam wolne, także jutro bym mógł się fajnie bawić. Dzisiaj bym jeszcze szybko skoczył do jakiegoś sklepu, kupił za 10 zł taką płytkę z taśmą. Jeżeli będę mógł odebrać to osobiście. Pojechałbym na drugą zmianę. Pójdę spać, wstanę rano i będę się bawił z tym. Przyczyszczę wtedy płytkę. I podepnę to jeszcze do tego, do zasilania. Ja zrobię na chwilę pauzę, znajdę sobie długi kabel, bo gdzieś mam, kupiłem specjalnie. I wracamy do tematu. Ok, lecimy dalej z tematem. Pokażę wam w ogóle z dwóch stron tą płytkę. Tą taśmę oczywiście sobie odczepię, bo to niepotrzebne. Więc płytka od... Tego wygląda tak. Czekajcie, może ja włączę oświetlenie tym pilotem, co sobie kupiłem. Nie wiem, jakie teraz będzie czerwone, jak ten white'a i na maksa. Okej, okay. O, razi aż mnie w oczy. Teraz chyba będzie lepiej to widać. Koniec ostrość złapie. Nie, przyciemnimy trochę, bo...
Troszeczkę za mocno. Dobra. Widzicie? Tak to wygląda. Same gniazdo. I tutaj, z tego co pamiętam, powinien być rezystor, aczkolwiek nie wiem, czy w tej wersji płytki jest rezystor. Różnie to może być. Podłączmy sobie to do zasilania. I teraz ja sobie sprawdzę. Tak, to idzie tu. Dobra, piny sobie sprawdzę miernikiem. Ale chyba samo gniazdo powinno być ok. Gdzie ten miernik na 12 V? V. Tylko nie płacz, proszę. Dobra. Zrobimy sobie tak, damy sobie na masę i zobaczymy skrajny pin. Jest, daje 5,10. Więc USB jest na pewno sprawny. Ten element 5 V daje, spoko. Chociaż nie wiem, tak nie wygląda to jakoś. Może ktoś odwrotnie taśmę podłączył, albo źle ją tutaj wpiął. No to kurczę, jesteśmy w domu. Patrzcie na to. Panie. Zwarcie. Jakie zwarcie. Aż wypaliło dom. No zobaczcie, jak wygląda. W ogóle odłączę już zasilanie, bo to jest, nie ma sensu tego kontynuować. Panie, zwarcie. Szkoda, że nie mamy takiej stawki. Mi się tak to podoba, jak Daniel Rakowiecki ma tą stawkę. Zwarcie jest taki, taka wstawka dźwiękowa. Dobra, może ja włączę żarówkę, bo ona chyba trochę ekspozycja. Siadaj się, nie kołysz, tak? Panie, czyżbym miał więcej szczęścia niż rozumu? Czyli trzeba będzie płytkę kupić. Najlepiej. Za 10 zł. Sorry za moje paznokcie. Ale szorowałem szczotką. Nie pisać mi tam w komentarzach. Bo jak napiszecie, to kurde was wywalę. Przysięgam. No dobra, nie ma co kurde tutaj się rozwodzić na tym tematem. Było zwarcie. Przepaliło taśmę. Mam nadzieję, że nie uszkodziło gdzieś tutaj dalej na płytce. Pada samego tej elektroniki. Ja sobie już pochowam rzeczy do pudełka. To na razie zostawię. Niech sobie tak będzie leżało. I co? Trzeba będzie kupić po prostu płytkę i wtedy sprawdzimy, czy ten pad ruszy. A podejrzewam na 90%, że ruszy. I będzie wtedy hulanko. Fajnie. Teraz jeszcze takie coś. Przejdziemy sobie na Firefoxa. Ja zrobię na razie pauzę, wyszukam tam te taśmy i zobaczycie porównanie, że mówiłem o tym rezystorze i tak dalej. Chwila przerwy, zaraz wracam. Dobra, lecimy dalej. Ja już jestem na Firefoxie i teraz wam pokażę coś takiego. Tutaj są te taśmy, nie? Pierwsza z brzegu jakaś aukcja za 12,90, ta taśma z tym ładowaniem, tylko to jest chyba inna w ogóle wersja. Ale wam pokażę, że faktycznie jest tu rezystor 1, idzie bodajże od 5 V, tak, 5 V jest, łączony z 5 V, ale to nie jest ta rewizja płytki, co ja mam, bo moja płytka wygląda tak o, to jest moja płytka? Tak, to będzie moja płytka, tak samo i zobaczymy, czy ona ma rezystor, mogłem się mylić też, nie? No nie ma. Akurat tu jest jakiś układ
Włączony. Tak, to jest ta moja wersja płytki. Sobie nawet obrócę na drugą stronę tutaj, na tej macie. Wy tego nie widzicie oczywiście. JDS011, JDS011. Zgadza się. Ja mam 1509.01. Tu też jest 1501 i 94V0. Identyko. Identyko. Jezu, żeby to jeszcze było z Wrocławia, to zaraz bym podjechał. Jeszcze przed pracą dzisiaj, no. To czuję, żebym dzisiaj wrócił po, no, po nocy, po drugiej zmianie, to jeszcze bym, kurde, bawił się żeby. A nie, będę w dzień, bo to wtedy lepiej widać i wtedy on to lepiej pokaże. I pod mikroskopem będzie druga część, także obejrzymy sobie wszystko fajnie z bliska. Gdzie tu jest napisane, skąd to wysyłają? Dostawa. Wysyłka. Lubin. Dobra, ja robię inaczej. Zawężę sobie wyszukiwanie do Wrocławia. Wrocław. Jest. Fajnie. Please, żeby coś było. Tak, tu taśma, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne, to mi niepotrzebne. No i nie ma. No załamie się chyba. Dzisiaj co jest? Środa? Środa. Nie, no błagam. Nie chce mi się rzeźbić, kurde, z tą płytką. No nie będę miał wyboru, jak nie zamówię we Wrocławiu z odbiorem osobistym, to wtedy będę próbował z tą płytką się pomęczyć. Bo to jest do zrobienia. Ale to będzie troszeczkę dłubaniny. Dłubaniny. Pod mikroskopem przede wszystkim. Żeby odtworzyć. I nie wiem, czy ten układ, co jest na tym przeżył, to czy nie przeżył. Bo pewnie jakieś może mieć być zabezpieczenie. No nie ma z Wrocławia, no wiecie co? No to co, no muszę zamówić, cholera. I tak, jakiś ten. No tylko co, to w piątek mi dojdzie. Jeszcze spróbuję poszukać gdzieś ten, gdzie indziej. No może na OLX-ie ktoś by miał taką część. Wtedy bym podjechał. No dobra. W każdym bądź razie widzicie, jaki jest temat. Było zwarcie. Moje papugi zaczynają krzyczeć. Na koniec pokażę jeszcze raz. Bo fajnie było widać pod mikroskopem. Tutaj może być, tu może być największy problem z naprawieniem tego, bo nie wiadomo, czy to wypaliło, czy może jest tylko lekko okopcone. No i co? I to na razie pierwsza część filmiku kończy się na tym temacie. Widzieliście, zobaczyliście, jak się rozkręca pada. Powiem wam, że bardzo łatwo w porównaniu do PS3. O, i tam jak już wyciągniecie w PS3 te bampery, przyciski, to jest je naprawdę trudno potem złożyć. Ale da się bez problemu, bo rozkręcałem, złożyłem i wiem, jak się rozkręca pada od PS3 z padem do PS4. Bardzo łatwo. Bateria też jest spoko do wymiany. Także jeżeli chodzi o pada od PS4, żeby wymienić baterię, nie ma problemu. Żeby wymienić płytkę ładowania, nie ma problemu. Co tu jeszcze? No, wibracje wymienić też nie ma żadnego problemu. Jak ktoś ma lutownicę, oczywiście, bo tu już trzeba lutować. Łatwo jest. Bardzo łatwy ten pad jest w sumie. Nie wiem jeszcze, jak tam dalej. Ale generalnie chyba nie będę go już dalej rozbierał, tylko przyczyszczę go tutaj izopropanolem, szczoteczką. To wyczyszczę. A zresztą wiecie co? Wyczyszczę przy was to. Zobaczymy, czy coś to pomogło, czy nie. Pauza, ja idę po szczoteczkę i działamy. Dobra, lecimy dalej. Szczoteczka, izopropanol. Wiecie, czego strasznie nie polecam robić, tego co teraz robię? Wkładać bezpośrednio szczoteczki do takiego pojemnika, bo wtedy ten cały brud, co macie na szczotce, wam będzie spadał gdzieś tam na bok i zanieczyszczacie sobie tylko tą ipę. Także ja bym polecał, tylko nie mam akurat w tym momencie jakiegoś takiego pojemniczka. Miałem taki kiedyś fajną buteleczkę, że malutką, wlewałem sobie izopropanolu i wtedy tam już tą szczotkę maczałem
I ten czysty tutaj. Nie będę brudził, nie będę brudził. Muszę coś szybko znaleźć, bo to szkoda mi tego izopropanolu, a jak wiecie, teraz jest on cholernie drogi. Pauza i zaraz wracam. Dobra. Nie mogę znaleźć żadnego pojemnika, kurde, żeby nalać. Nie śmiejcie się. Od jajka. Także potem to i tak umyję pod gorącą wodą, płynem. Muszę troszeczkę nalać tego płynu. Okej, nie za dużo. I tak za dużo jak na tą płytkę. Więc lecimy z czyszczeniem jej. Izopropanol. No, coś już dało. Coś już dało. Tutaj też gniazdo wyczyścimy. Pokażę wam, bo nieraz są takie syfy w środku, że masakra. Jak ja kocham robić takie rzeczy. Nie no, kurczę, żałuję, że się kiedyś nie zapisałem do jakiejś szkoły elektronicznej. Zresztą miałem kiedyś kolegę, który chodził do szkoły elektronicznej. Bardzo, bardzo kumaty gościu. Pozdrawiam cię, Zbyszku, jeżeli to oglądasz. Pamiętam, jak telewizory z nim tam rozkręcaliśmy jeszcze te stare. Jak robił przester do gitary w szkole, miał jakieś tam chyba zadanie zrobić, jakieś urządzenie elektroniczne. Chodził we Wrocławiu na Piłsudskiego do tego technikum. Tam jest elektroniczne. Wspaniałe czasy zresztą kiedyś były. Dobra. Lecimy z tym. Tak, spróbuję to wyczyścić, żeby to. A, jeszcze ta taśma. Ta taśma. Wow. Ale nieźle ją przyjarało. Widzicie? Ale zeszło z syfu z tej taśmy. Tego węgla spalonego. Nie, tu już na 100% będzie taśma do naprawy. Trzeba będzie po prostu zrobić taki motyw, że utniemy ją tutaj przy końcu. No i trzeba będzie ściągać tą całą izolację. Zobaczcie sobie. Chwila, bo chyba mam obiektyw zabrudzony, tak mi się zdaje. Albo wyłączę może automatyczny fokus. Dobra, chyba był troszeczkę zatłuszczony obiektyw i przez to może nie chciał łapać tak ostrości. Widzicie? Wygląda? Wypalona ścieżka. No na pewno już z tym się nic nie da zrobić. Chyba, że z drugiej strony, ale to. No to jest. Kurczę, trochę ciężki temat. Sama taka tasiemka, może taką tasiemkę. Aj, teraz taka kombinacja. Nie, najlepiej całe kupić nowe. No w sumie tutaj jakby doczyściło się, nie? Ale wiecie co, jeszcze nie pomyślałem o jednej rzeczy. Jak to wygląda z drugiej strony na. Tu już lepiej. Nie, to pod mikroskopem trzeba będzie pokazywać te rzeczy, bo to jest masakra. Nie wiem, jak wygląda sytuacja tutaj na tym, bo to przecież poszło na taśmę. Na taśmę i tutaj mamy. A tu wygląda wszystko na całe. Tu już też przeczyściłem izopropanolem tą płytkę. No nic! Która jest godzina? 11:37. Dobra, ja kończę. Oj, trochę mi szkoda to wylewać. Tego izopropanolu. Będę musiał sobie poszukać jakiegoś pojemniczka na to. Ja już kończę pierwszą część. Druga część to będzie wymiana tego i tej całej tej. I wtedy zobaczymy, czy ten pad się uruchomi.
Bo taka teraz naprawa tej taśmy. Oczywiście jest to możliwe. W sumie jutro będę miał cały dzień wolny, także mógłbym się z tym bawić. Zawsze było fajnie uratować taką rzecz. No ale niestety będę musiał też chyba zamówić nową taką oryginalną część. I pad powinien wtedy ożyć, teoretycznie, jeżeli się nic tutaj nie stało na płycie. I to było na tyle. Pozdrawiam Was, trzymajcie się, życzę Wam miłego dnia.